what I mean? Tak, proszę Państwa, dobry bankier oczywiście nie potrzebuje niczego. Dobry bankier liczy wszystko w pamięci, z pewną dokładnością przynajmniej, a prawdziwie z dokładnością do 1 centa. Natomiast pomówimy tutaj o czymś takim zmieniającym w ogóle zjawisku. Otóż w Polsce uważa się, że bank jest jakby instytucją państwową, to jest jakby zaległość czasów PRL-u, który łaskawie nam udziela pożyczek. I taka terminologia się utrzymuje przy tym podanie do banku o coś tam, wniosek do banku o coś, przy tym o przyznanie pożyczki. Prawda? Bank go przyznaje, czyli zachowuje się zupełnie jak urząd państwowy. Zresztą zmieniająco jest, wiemy, że bank prywatny jest lepszy od państwowej firmy, a bank państwowy zaczyna się zachowywać jak bank prywatny zaczyna się zachowywać zupełnie jak państwowa firma. I to ludzie akceptują. Ludzie robią wrażenie, że bank robi jakąś łaskę, że udziela im pożyczek. Tak to jest powszechnie odbierane. Tymczasem, proszę Państwa, proszę popatrzeć na gazety. Czy widzieli Państwo w gazecie ogłoszenie poszukuję banku, który udzieliłby mi pożyczki? Jeszcze nie widziałem. Mówię, że jest pełno ogłoszeń banków, przyjdźcie do nas, my ci udzielimy pożyczki. Ja, pożyczka to jest tylko transakcja. Bank daje zarobić nam, my dajemy zarobić bankowi. I sytuacja obydwu stron jest dokładnie taka sama. A biorąc pod uwagę sytuację na rynku, że w tej chwili banki się ubiegają o klientów, to my, pożyczkobiorcy, jesteśmy w silniejszej sytuacji. To banki się ubierają o nasze łaski. To my robimy łaskę bankowi, że my przychodzimy i łaskawie chcemy od niego wziąć pożyczkę. Nauczmy się wreszcie, poczujmy naszą siłę. Siłę klientów. Bank musi nam udzielić pożyczki, bo są zrobić z tymi pieniędzmi. Wziął od kogoś pieniądze, prawda, do kasy, obiecał wypłacać tam, powiedzmy, 3%. Jeżeli on nam nie pożyczy na 5%, to z czego on temu człowiekowi te pieniądze odda? Pokryje koszty urzędników, tych marmurów, prawda, tego całego banku, strażników, ochroniarzy, skarbca? On musi nam pożyczyć. To my jesteśmy górą, nie banki. I zrozummy rzecz wreszcie, zrozummy naszą siłę. I nie dajmy się tutaj wodzić za nos bankierom, że to oni nam robią jakąś wielką łaskę.